Witam, Jacek Oskiera z tej strony. Kolejny poradnik z serii Stary Człowiek i Morze. Tym razem jesteśmy tutaj zalogowani na skrzynce Gmail i pokażę Ci podstawowe ustawienia i jak się poruszać po swojej skrzynce mailowej. A więc jak jesteś zalogowany na swoją skrzynkę, otwiera Ci się domyślnie taki widok i tutaj masz swoją główną skrzynkę odbiorczą i wiadomości, które są w tej skrzynce. Oczywiście, jeśli chcesz wejść w wiadomość, klikasz tutaj w nazwę, od kogo ta wiadomość przyszła, ewentualnie w tytuł, i otwierać się wiadomość, z którą się możesz zapoznać. I tutaj na samym dole masz opcję ewentualnie odpowiedzenia na tą wiadomość albo przekazania jej dalej do innego użytkownika. Można to samo zrobić, jak jesteś na górze wiadomości. I tutaj, jak widzisz, masz opcję odpowiedz jako domyślną opcję, natomiast możesz tu rozwinąć tą strzałeczkę i wtedy tutaj jeszcze inne możliwości, tak? Też przekazać dalej, można filtrować takie wiadomości, wydrukować, dodać tutaj tego użytkownika do swojej listy kontaktów, usunąć wiadomość, zablokować, zgłosić spam, no i inne jeszcze rzeczy. Możesz również wydrukować sobie taką wiadomość albo otworzyć w nowym oknie. Jeśli chcesz wrócić do swojej skrzynki odbiorczej, klikasz po prostu tutaj powrót do odebranych, tak? Możesz oczywiście tutaj jeszcze skorzystać z tych zakładek, zarchiwizować wiadomość, ona nie będzie Ci się wtedy wyświetlała w Twojej głównej skrzynce odbiorczej. Możesz ją zgłosić jako spam, usunąć do kosza, przenieść do dowolnego folderu. Takie foldery możesz sobie również tworzyć, tak? Domyślnie masz foldery społeczności, oferty, powiadomienia i fora, oczywiście też spam i kosz, więc możesz tutaj przenieść. Możesz również oznaczyć etykietą, gdzie ma kolejny raz taka wiadomość się pojawiać, do jakiego folderu ma trafiać, tak? Czy do społeczności, do ofert, do powiadomień, czy do forów. Ewentualnie możesz utworzyć nową etykietę i wtedy też nadawać jakby te etykiety poszczególnym wiadomościom. Tutaj w opcji więcej możesz właśnie jeszcze wybrać sobie takie opcje. Tu miałeś między innymi też oznacz gwiazdką. Ta sama opcja jest, jak widzisz, tutaj w Twojej skrzynce głównej. Możesz daną wiadomość oznaczyć gwiazdką i no wtedy takie, powiedzmy, ważniejsze, ulubione jakieś wiadomości masz bardzo łatwo znaleźć, bo one wszystkie to oznaczone gwiazdką będą trafiały właśnie do tego folderu oznaczone gwiazdką. Będziesz miał je wszystkie w jednym miejscu. Ewentualnie też wtedy z tej głównej skrzynki możesz zawsze wybrać na przykład też te oznaczone gwiazdką, tak? Więc to jest też sposób na szybkie znalezienie ważnych jakichś wiadomości właśnie poprzez takie oznaczenie gwiazdką. Tutaj jesteśmy w tym folderu głównym. Jak widzisz, tu masz jeszcze na pasku dwa takie inne te foldery, zakładki społeczności i oferty. Tutaj na tą chwilę nic nie ma, natomiast tak jak jest tutaj napisane, tutaj będą wyświetlane maile z sieci społecznościowych, witryn do udostępniania multimediów, serwisów randkowych, innych witryn społecznościowych, natomiast tutaj jakieś ofertowe maile, tak, marketingowe. Więc to domyślnie Gmail będzie tak tutaj Ci wrzucał te wiadomości. Tutaj po lewej stronie w menu masz właśnie tutaj opcję przechodzenia między folderami. Domyślnie jesteś właśnie w tym widoku głównym, gdzie masz odebrane wiadomości. Jeśli chcesz zobaczyć wiadomości wysłane, po prostu wystarczy kliknąć tutaj i pojawią się wszystkie wiadomości, które wysyłałeś ze swojego konta. Jeśli jakieś wersje robocze, a więc maila, który napisałeś, ale nie skończyłeś albo jeszcze nie wysłałeś do nikogo, to on będzie tutaj w wersjach roboczych. I tutaj więcej, to po rozwinięciu pojawiają się jeszcze poszczególne opcje. Warto to rozwijać, kiedy czekasz szczególnie na jakąś ważną wiadomość i nie widać jej w folderze głównym, to jak rozwiniesz właśnie tutaj ten trójkącik, pokaż więcej, to sprawdź spam, czy dana wiadomość
nie trafiła do spamu, tak? Bo Google mógł potraktować, że to jest jakiś spam i po prostu nie wyświetla jej w Twojej głównej skrzynce odbiorczej. W tym momencie nie ma żadnego spamu. Jeśli chcesz utworzyć nową wiadomość, klikasz po prostu przycisk utwórz. Pojawia się ramka tej nowej wiadomości. Możesz ją rozszerzyć oczywiście do większego ekranu, żeby Ci było wygodniej pisać. I tutaj wpisujesz do, a więc adres mailowy osoby, do której piszesz, tak, temat wiadomości i tutaj wpisujesz treść wiadomości. Tutaj masz belkę do edycji tej wiadomości, a więc większe, mniejsze litery, czcionki, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, nadanie koloru, wyrównanie do lewej, do prawej, czy wyśrodkowanie. Tutaj jeśli coś chcesz wypunktować z numerami, jeśli chcesz zrobić listę z takimi znacznikami i tutaj wcięcie też, taki akapit jakby, tak, w tekście, czy cudzysłowy, jeśli na przykład coś cytujesz, a tutaj możesz tym przyciskiem usunąć całe formatowanie, tak, będzie zwykły tekst. Tutaj na dole, w tym momencie właśnie domyślnie wyświetla się tabelka, jeśli chodzi o edycję tekstu. Tutaj możesz dołączyć pliki, jakieś załączniki do maila. Tutaj obok mamy kolejną ikonkę. Wstaw pliki za pomocą dysku Google, a więc jeśli masz zarejestrowane swoje konto na dysku Google i tam trzymasz jakieś pliki, możesz bezpośrednio z dysku tu je wstawić. Wstawić zdjęcie, no tu możesz to poprzez plik, ewentualnie właśnie przez kliknięcie tej ikony aparatu. I tutaj możesz wybrać, czy te zdjęcia pojawią się w treści, a więc będą widoczne bezpośrednio w mailu, czy będą dodane jako załącznik. Wstaw link, a więc jeśli masz treść, powiedzmy witam, mam dla Ciebie coś ciekawego, zobacz tutaj i na przykład tą treść zobacz tutaj, możemy podlinkować, że to będzie link kierujący do jakiejś strony, wtedy właśnie klikamy tutaj to wstaw link i jak widzisz tekst do wyświetlenia jest zobacz tutaj, to co żeśmy zaznaczyli wcześniej i adres internetowy, na który będziemy odsyłać tym linkiem, tak? No i tu na przykład http://// i tu nie wiem, no, moja strona, tak? Chcę przekierować kogoś na moją stronę, więc jacekoskiera.pl tu piszę i OK, tak? I teraz jeśli ta osoba, do której wysyłam maila, kliknie właśnie sobie tutaj w to wyrażenie, zobacz tutaj, przeniesie go na moją stronę. A więc można w ten sposób bardzo fajnie w wiadomości podlinkować pewne treści, że jeśli chcemy, żeby ktoś trafił na jakąś wybraną przez nas stronę. Także tak to jak widzisz wygląda. Jeśli masz pisany już adres, do kogo wysyłasz, temat wiadomości, wpisałeś treść, dodałeś ewentualnie załączniki, no to oczywiście klikasz wyślij i ta wiadomość zostaje wysłana i wtedy pojawi się tutaj w wiadomościach wysłanych. Jeśli po otwarciu skrzynki chcesz odświeżyć, sprawdzić, czy są nowe wiadomości, wystarczy kliknąć tutaj tą ikonkę odświeżenia wiadomości. Wtedy Google, twoja skrzynka Gmail, jakby zwróci się z zapytaniem do serwera, czy są jakieś nowe wiadomości i one wtedy pojawią się tutaj w skrzynce odbiorczej, czy w tych innych zakładkach, jeśli były już przyporządkowane. To wszystko w tym krótkim filmiku. Pozdrawiam Cię, jacekoskiera.pl.